Wiem, że moje odcinki są nudne, ale ten z tą podłogą to już będzie najnudniejszy film świata. To nuda, patrzcie. Bierzesz, nie, próbujesz, o, idzie, nie idzie, a to może tu coś odejdzie, o, idzie, o, tu może, nuda, leżysz, leczysz w górę zamiast tej gwiazdy, o, nuda. Było sobie, a, to teraz może trochę tu, o, tutaj, o, i tak tego tutaj trochę jest, także no takie to będzie kręcenie. O, jaka nuda. Uuu, nuda. Ale najgorsze, czy też najgorsze, no tutaj jest tak nieciekawie, to jest od hamulcy. Hamulców, ców. Ty nie masz za grosz hamulców. No, no to, to się trzyma się. To się trzyma się. To wyczyścić, konserwować, jeździć, obserwować. Ojej. Noda. Noda. O, tu idę nudę. Ekstra zrobione, można konserwować. Dość chłodnych, deszczowych, mroźnych dniach wyszło słońce, więc żal nie wykorzystać tego czasu. Żona mi dała przepustkę, więc mogę trochę podziałać przy łaciatym. Zabieram się do pracy. Coś mi się wydaje, że to nie będzie zbyt czysta robota. Od strony kierowcy tak to wygląda. Trochę niepokoi mnie tamtych przewodów. O, te przewody. Mam nadzieję, że jak to wytrzyszczę, to będzie ok. Ale czuję, że trochę się rdzynaje.
tutaj miałem taki otwór. Łotwór, panie! Chyba coś wygrałem. Wygrałem! Przyj, widać główkę! Przyj, widać główkę! Oddychaj! No i jest. Jest, to chłopak. Głupie żarty. Szukam ciągle tych ujęć takich atrakcyjnych, takich, wiecie, takich niepowtarzalnych. Jak to ustawić? No nie wiem. Widać coś, nie widać. Oj, tak to nie będzie widać. Czy tak coś widać? Halo? Nie widzę. No właśnie, nie widzę. Szukam tych atrakcyjnych ujęć. Czy tak coś widać? O nie. Uwaga. Może tak. Widać coś. Dobrze, że żona mi dzisiaj dała wolne, to sobie mogę trochę poleżeć. O, leżę sobie. Żeby cały karkul. Dobra. Kochana żona, dziękuję, kochanie. Chyba nie każdy mężczyzna może sobie tak poleżeć, a ja proszę. Leżę sobie. O, coś widać? Kiwnijcie głową, jak widać. Jak nie, to nie wiem. Dobra, robię tam. Ja tu od roboty jestem, a nie od kamerowania, panie. Nie ma co nagrywać, no. Nuda. Wieje. Kurzy się. Idźcie, zróbcie sobie herbatę. Może pokażę efekt końcowy. Skromnym zdaniem amatora. Jeżeli macie coś, konserwację jakąś taką, to jest jakaś czarna, taka maziowata konserwacja, to polecam te włosy. Te włosy tego, no. Nazywają włosy pewnego pana i one sobie doskonale z tym dają radę. O ile mam też na szlifierce taki papier, no to on się zapycha przy takich maziowatych rzeczach. Natomiast tamto daje radę. No, tak to wygląda. Chyba na dzisiaj kończę. Dużo pracy, dużo. Siedzę pod tym autem już którąś godzinę z kolei. Już chyba zdziczałem, koniec na dzisiaj. Trudna robota. A, jestem zmęczony. Ale kolejny etap prac idzie do przodu. Chwytamy dni słoneczne. Nie można. Może pokażę, co się wydarzyło się. Co się stało się. Zaraz będę to R-stopował, czyli neutralizatorem rdzy robił. Kawałek wyczyszczony.
tu jest coś wyczyszczone. Tu muszę na noc też zakonserwować. No bo wilgoć, rosa, to wszystko po co to ma działać. O, to musisz czyścić. O nie. O nie, matko. Dobra. Szybko czyścić. Widziałbym coś. Finalnie wygląda to w ten sposób. To są te elementy, które udało mi się wyczyścić. I dałem już tu airstop i następnie epoksyd. No, elementów do czyszczenia jest troszkę więcej tutaj, ale spokojnie, myślę, że stopniowo będę to realizował. Tak to wszystko wygląda. Pokażę wam jeszcze na zewnątrz. Tu jest ten próg, boczek, który też tutaj czyścił. Też jest epoksyd już nałożony. W 13 odcinku to wszystko, co dla was przygotowałem. Część prac przy podłodze, która na mnie czeka, no, została zrealizowana, ale to jest kropla w morzu. Myślę, że stopniowo będę do tych podłogi wracał i ją tam powolutku konserwował. Wszystko zależy od pogody. To właściwie, jaka jest pogoda, dyktuje mi prace, które sobie następne planuję. Dzięki za oglądanie, za wytrwanie do końca. Jeżeli wam się podobało, zachęcam was do subskrypcji, do lajkowania. Zawsze to się milej na duchu robi. Jak widzę, że ktoś to ogląda i na to reaguje. Zapraszam was do swojego sklepu Happy Hands Homemade. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.